Cześć, Konrad z tej strony. Dzisiaj będę dla Was recenzował replikę pistoletu, która zrobiła trochę zamieszania w świecie ASG, a mianowicie Action Army AAP 01 Assassin. Ok, pudełko zobaczyliście, więc zobaczmy, co jest w środku. A w środku mamy od producenta wynik w dżulach przy strzelaniu oraz instrukcję obsługi, która tutaj jest dość istotna, ponieważ broń ma pewien feature, o którym będziemy mówić, ale to do tego jeszcze wrócimy. W opakowaniu nie ma za wiele, jest nasza replika, jest mega lekka i magazynek do niej. Tyle. Przejdźmy więc do samej repliki. Replika jest wykonana w większości, praktycznie w całości, z polimerów. Dlatego jest bardzo lekka, ledwo czuć ją w ręce. Magazynek zrobi nam wagę. Z magazynkiem replika ta będzie ważyła 660 gram, a jej długość to jest 230 mm i generuje nam moc 280 fps. Magazynek jest w standardzie glockowskim i mieści 23 kulki. Co ciekawe, standard glockowski. To nie wygląda jak glock, ale zasilany jest glockowskim magazynkiem. Producent pomyślał, żebyśmy nie musieli dokupywać jakichś fikuśnych magazynków, tylko mogli korzystać z tego, co jest dostępne na rynku zawsze. Także tutaj brawo dla producenta. Wiemy, że pasują tutaj magazynki z WE, z Armii, nie z Action Army oczywiście tak, ale z Armii czysto nie. Także magazynków nam nie zabraknie. Dobrze więc, jeśli chodzi o naszą replikę, jest ona najbardziej podobna do Rugera MK4. Ale dość mocno się różni, co widać już na pierwszy rzut oka. Jeśli chodzi o zamek, ta część tutaj jest nieruchoma, rusza nam się tylko ten element, zablokujemy go sobie w tylnej pozycji, no i to jest jedyny ruchomy element podczas strzelania. Rzut jest obustronny, z lewej i z prawej. I tutaj właśnie ta rzecz, o której mówiłem na początku, odnośnie manipulatorów, nasz bezpiecznik. Dla praworęcznych, ale mamy też w naszej instrukcji ładnie pokazane, o, nawet ładnie się otworzyło, że jesteśmy w stanie go sobie wymienić na drugą stronę dla leworęcznych. Także replika zarówno dla prawo i leworęcznych, tak samo big up dla producenta za pomysłowość, za to, że dało się to zrobić. Kolejna rzecz, którą warto tutaj zaznaczyć. Ktokolwiek strzelał z Glocka bądź innej repliki krótkiej wie, że najczęściej musimy ściągnąć zamek, żeby wyregulować sobie hop-up. Tutaj nie mamy tego problemu, ponieważ nie wiem, czy będzie to widać na kamerze. Wkładając tutaj palec, mamy małą zębatkę. To jest nasze hop-up. Także jesteśmy w stanie bez ściągania góry sobie go wyregulować. Ok, skoro to już wiemy. Lufa nie ma przekosu, nie rusza się podczas strzelania. Także zapewnia nam to stabilność. Przyrządy celownicze a la światłowody. Także bardzo przyjemnie się z nich celuje. Składa się super, obuocznie można z niej strzelać. Leży w ręku idealnie. Podwójna faktura, praktycznie można powiedzieć potrójna, ponieważ tutaj mamy taki a la plaster miodu. Steeping. No i z tyłu gumę. Taki gumę. Chropowatość. Ok, co warto powiedzieć? W tym miejscu mamy miejsce na zaczep do naszej smyczy, żeby nam nie uciekło. No i ta okładzina tutaj, cała, pasuje z Glocka. Co to dla nas znaczy? Znaczy to dla nas, że wszystkie te jakieś kolby do Glocka, które możemy doczepić, czy okładziny, żebyśmy mieli szerszy ten chwyt, z Glocka będą nam tutaj pasować. Kolejna rzecz. Nasze przyrządy są tutaj na imbusie. Możemy je ściągnąć, w sklepie są dostępne już szyny do zamontowania tutaj sobie małego kolimatora, bądź nawet dłuższe szyny, gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby jeszcze więcej coś montować. No i trzeba sobie powiedzieć, że nawet najsłabszy kolimator z namalowaną kropką nie będzie tracił nastawów, ponieważ tutaj nie działają żadne siły. To się nie rusza, więc jesteśmy naprawdę w niebo wzięci. Jeśli już raz ustawimy, będzie nam to trzymało. Dobrze więc, co jeszcze możemy tutaj powiedzieć? Nasze ryflowanie tutaj, wycięcie, no wiele to nie wpływa na replikę, bo i tak jest lekka. Jej rozkładanie, normalnie musimy przeciągnąć, coś odbezpieczyć, przycisk tutaj jest.
1. Wciskamy go i ściągamy. Nasza replika jest rozłożona. Czyścimy po użytkowaniu, smarujemy tam, gdzie trzeba posmarować. Widzimy, czy coś się nie uszkodziło. Zamknięcie, nakładamy, wciskamy przycisk, szczyrka, gotowe. Dobrze więc, zasilanie repliki, mówiliśmy magazynek z bloka, jest na green gas. No. Oczywiście green gas można też w sklepie zakupić u nas, u litrowe. Dobijamy magazynek do maksa. OK. No i załadujmy sobie kulki, żeby móc sprawdzić, jak nam to strzela. OK. I co istotne, replika ta, też pokażemy od razu. No, chodź tutaj. O. W tym miejscu mamy taki przełącznik. Lewo, prawo. Ogień pojedynczy, ogień ciągły. Za chwilę to zaprezentujemy już na żywo. Ale pierw ją przestrzelamy, jeśli chodzi o FPS-y. Mamy załadowane 20. Zobaczmy, jak to wygląda. 354, 353, 357, nie zarejestrowało, ok, 325, 349, ok, zobaczmy, ile nam zostało. No i teraz możemy też pokazać od razu, jak działa ten automat, tych ostatnich. Pusto. Tryb auto daje dużo radości. Ale za chwilę sprawdzimy, jak z celnością. OK, co warto powiedzieć? Jeśli chodzi o przeładowanie, mamy bezpiecznik tutaj też taki jak w Glocku. Kolejna rzecz, którą łączy naszą replikę, czyli jeśli nie naciśniemy na spust odpowiednio, to nie padnie strzał. Musimy wcisnąć środkowy i dopiero wtedy padnie nam strzał. Bezpiecznik włączony. Możemy szarpać, pada strzał. OK, jak dla mnie replika naprawdę fajna. Zobaczmy, jak z celnością. Więc znowu ładujemy, bo 23 kulki to dość mało, szczególnie przy trybie auto. I przetestujemy sobie celność. No, ułożcie się jak należy. Okay. I przejdziemy do testu na celność. OK, nasza tarcza jest trochę podziurawiona, ale powinno być widać, gdzie trafiamy. OK. I tryb auto. OK. Zabezpieczamy, wypniemy sobie magazynek. OK. Mamy już wypięty magazynek. Ułożymy sobie tutaj na tylnym położeniu. Pusto. Jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o chwyt, naprawdę świetnie leży w dłoni. Można się w pełni zamknąć chwyt. Więc jak najbardziej in plus. Lekka. Ten odrzut całkowicie inaczej czujemy niż w innych replikach, z racji tego, że cały zamek się nie rusza, tylko ten element. Więc te nawet w ASG lekkie podbicie tutaj aż tak nie daje o sobie znać. No i trzeba przyznać jedną rzecz, nada się do wszystkiego. Do CQB, do lasu, wsparcie dla snajpera, czy po prostu jako typowa replika boczna.
Natomiast to, co trzeba pamiętać, to kabura. Kabura tutaj albo robimy sobie jakiś kydeks, albo używamy jakiejś ogólnej. Pasują też kabury do Glocka, tylko trzeba pamiętać, że tutaj mamy dość wysoko te przyrządy, w związku z czym nie każda ta kabura będzie pasowała, więc warto sobie sprawdzić na przykład u kolegi, czy chwyci na kabłonku, czy też nie. I wtedy zdecydować o kaburze. Natomiast samą replikę jak najbardziej polecam. Wszystkie jakieś dodatki znajdziecie też u nas w sklepie. Także jak dla mnie replika bomba w tym przedziale cenowym. Jeden z najlepszych wyborów, jeśli nie najlepszy. Mamy tryb pojedynczy, ciągły, FPS-y stałe. No i celność naprawdę świetna jak na replikę boczną. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo.